Co robisz? Sprawdzam, że jako owrotek, on jest trochę przymarznięty. Czuję, że już zwija troszeczkę inaczej. Uważam, że warto mieć neopreny. Ja zresztą zakupiłem niedawno, miałem wcześniej gumowe i to się nie sprawdza w takich temperaturach. Zbyt, po prostu zbyt zimno jest. No. Gumowych, nie? Czyli nawet belona jakaś wczesna, to tak, też neopreny są lepsze. Neopreny polecam jak najbardziej. I cieplej jest. I... cieplej przede wszystkim. A jak z przyciekaniem? Jak na razie w środku super jest. Ja też jak na razie super. Słuchaj, tak, jakie to są filmy, powiedzcie? Ja mam akurat IMAXa. Ja mam challenge. Ja mam Jacksona, kupowałem dlatego, że był kupowany po cenach hurtowych ten sprzęt, także dużo mnie zapłaciłem. Więc drugi raz kupował, może bym się zastanowił, ale jak na razie dają radę. Jakieś problemy z przyciekaniem? Dzisiaj tak, ale to nie przez jakąś wirę, tylko górą mi się nalało. Nie miałem trzy kurtki, miałem tylko tą jedną kurtkę, nie miałem tej wodoodpornej. I górą troszeczkę poszło, ale tak to nie. Nie, już problemowo. 4 mm chyba to ma grubości, jak do tej pory się sprawdza. Wasze też są czwórki? Też czwórki, ja mam, tak. 4,4 mm chyba. No to grubsze. Ja sobie kupiłem szóstkę i rewelacyjna jest, no ci ciepło jest. Ale nie są sztywne? No, no są, no niestety. No, 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 coś no, coś za coś, tak. Ale cieplej jest przy tych warunkach. No. No bo tutaj... to polecamy. Tutaj Sławek już mówił, że jest na tyle ciepło, że nie czuć tego zimna w wodzie. To prawda? Tak, nie czuć. Ja nie czuję, mam jeszcze spodnie zwykłe, ale nie jakieś cieplane pod spodem. Jestem to trochę się człowiek rusza, przynajmniej tą górną partią ciała. Czasami gdzieś tam ucieka przed falą, więc taki trochę sport ekstremalny przy większej fali. Trochę kalorii też się pewnie zgubi w tej wodzie. I po jakimś czasie tutaj trochę góra już czuje się. Dzisiaj może nie, ale jakbym trochę dłużej postał, powywijał tą wędką, to czuć troszeczkę mięśnie, tutaj ręka, bark i tak dalej. Dobra, ja mam taki problem osobisty zawsze ze skarpetami. Co wy używacie na nogi, żeby było ciepło? Bo ta, no, no, w nogi to jest mi zimno zawsze. Skarpety. Ja mam zwykle grube skarpety. Wełniaki tak zwane. I to ci starczy? I to mi zupełnie starczy. Ja zakupiłem skarpetki Dama ostatnio i się sprawdzają. Skarpetki Termo, także super sprawa. Nie jest to duży koszt, w granicach 35 zł, ale fajna sprawa. Wysokie są. Nie to pokazywał. Słuchaj, Piotr, ty masz naszą kurtkę klubową i po niej spływa woda. Ona przeciekła ci? Chyba nie. Chyba nie, zobacz, tu jest sucha od wewnątrz. Jest tylko na zewnątrz ścieka woda, na pewno. No, ale wewnątrz jest sucha. Wiesz, można by było pokombinować i jeszcze ten ściągacz mocniej ściągnąć. Ja go wcale nie ściągałem, także nie chciałem w ogóle wchodzić głębiej. No ale fala jaka jest, taka widna, widać. Czyli ta kurka, no, grafa się też po prostu sprawdza do takich rzeczy. Sprawdza się, no. Jest tam naciągnięta zewnętrznie, ale nie przesiąkła, jak widać. Mhm. Daje radę. Daje radę. Tylko ciężka. W wodzie no, nie czyś. Swoje nasionko.